Moja przygoda z matmą zaczęła się w dość nietypowy sposób. Niektórym może wydawać się dziwny. Zresztą sami zobaczcie. Dziękuję, panie, uwolniłeś mnie. Kim jesteś? Jestem Jinem. W nagrodę spełnię każde twoje życzenie. W porządku. Chciałem, żeby nie było matematyki. Nie lubisz matmy, co? Mogę spełnić to życzenie. Pozwól jednak, że pokażę ci, jak wyglądałby świat bez królowej nauk. Nie musiałbyś czytać tych wszystkich nudnych książek, ale na komputerze też byś nie pograł. Nie miałbyś też tej lampki, a nie pograłbyś na gitarze. Pewnie nie siedziałbyś na tym krześle. Może iść do kuchni i zobacz, co miałbyś w lodówce. No i jak? Podoba ci się w świecie bez matematyki? Gdzie ja jestem? W miejscu, w którym rządzą prawa natury. Nie liczmy. Choć to był tylko sen, zrozumiałem, jak wyglądałby świat, gdyby nie istniała matematyka. Od tamtego dnia wszystko się zmieniło. Odkryłem w sobie talent do liczenia. Matma zaczęła mnie kręcić. Dzięki poznaniu królowej nauk dostałem świetną pracę. Dziś jestem architektem i zarabiam kupę szmalu.